Ja z wyrokiem nie dyskutuję. Mnie się wydawało, że skoro organ nadzoru tej uchwały nie uchylał, to ona jest obowiązująca i że była dobrze skonstruowana. W przeciwnym razie, gdybyśmy mieli jakieś sygnały, że jest niezgodna z prawem, na pewno Rada Miejska by tę uchwałę zmieniała. No, jak mówię, między uchwaleniem w 2008 roku a połową 2011 naprawdę mocno zmieniła się interpretacja przepisów oświatowych i tak jak wspomniałem wcześniej, wyrok Trybunału Konstytucyjnego również tutaj rzucił nowe światło i teraz już taka linia orzecznictwa jest przyjęta.